Zbliżają się wybory samorządowe. 21 października mieszkańcy całej Polski uprawnieni do głosowania udadzą się do urn i wybiorą prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Mieszkańcy gminy Sędziszów Małopolski będą głosować w 21 stałych obwodach głosowania. To są te lokalizacje, które od lat już powtarzamy w szkołach, w domach ludowych, a dodatkowo jeszcze w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie i Szpitalu w Sędziszowie, ale to są obwody zamknięte dla osób, które właśnie odpowiednio czy w szpitalu, czy w DPS-ie będą przebywać. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do godziny 21. Na miejscu wyborca otrzyma od obwodowej komisji 4 karty do głosowania. Najmniejsza z nich, formatu A5, będzie kartą do głosowania na burmistrza. Pomimo, że został zarejestrowany tylko jeden kandydat na burmistrza, pan Bogusław Kmieć, to wybory są przeprowadzane i na tej karcie do głosowania będzie nazwisko pana Bogusława Kmiecia w takim tle różowym i po lewej stronie nazwiska będą dwie kratki. Przy kratce u góry będzie słowo tak, przy kratce dolnej będzie słowo nie. Aby głos był ważny, wyborca musi w odpowiedniej kratce umieścić znak X. Kolejnymi kartami do głosowania będą karty z kandydatami na radnych. W przypadku wyborów do Rady Miejskiej mieszkańcy będą głosować w 3 okręgach. Pierwszy to Sędziszów Małopolski i Wolica Ługowa. Tutaj będzie wybierano 7 radnych. W okręgu numer 2, który my określamy, że to jest okręg tak zwany południowy, czyli Góra Robczycka, Zagorzyce Dolne, Zagorzyce Górne, Szkodna i Będziemyśl. W tym okręgu wyborczym będzie wybieranych 6 radnych i okręg północny, czyli pozostałe wszystkie miejscowości na północ od Sędziszowa. W każdym tym okręgu będziemy wybierać tą liczbę radnych, o których mówiłem, ale należy pamiętać, że wyborca, udając się do lokalu wyborczego, to w przypadku wyborów do Rady Miejskiej, może poprzeć tylko i wyłącznie jednego kandydata, stawiając w kratce obok nazwiska tego kandydata znak X. No i jeszcze powiem, że w wyborach do Rady Miejskiej w naszej gminie zostały zarejestrowane 2 komitety wyborcze. Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość i Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe. Tylko z tych 2 komitetów będą wybierani radni. W przypadku wyborów do Rady Powiatu, powiat został podzielony na 3 okręgi. Nasza cała gmina stanowi okręg wyborczy numer 2 i będzie wybieranych tutaj 6 radnych do Rady Powiatu. Gdy udamy się do lokalu wyborczego, to otrzymamy kartę do głosowania też bardzo dużą, blisko formatu A3. I w przypadku naszej gminy będzie tam 34 nazwiska z 5 komitetów wyborczych i te nazwiska będą na takim żółtym tle, na takim żółtym pasku. Tym się poszczególne karty różnią, że w przypadku wyborów do Rady Miejskiej, w Sędziszowskiej Rady, te nazwiska będą w takim tle popielatym, do Rady Powiatów będą tle żółtym, a za chwilę powiem, że do Sejmiku Województwa będą na tle niebieskim. Ale wracając jeszcze do wyborów do Rady Powiatu, spośród tych 34 kandydatów, którzy będą na karcie do głosowania, my możemy udzielić poparcia jako wyborcy tylko jednemu kandydatowi, wskazując go poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwiska tego kandydata. W przypadku wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego nasza gmina, czy nasz cały powiat, łącznie z powiatem dębickim, mieleckim i strzyżowskim, stanowimy okręg wyborczy numer 2. Tutaj również będzie wybieranych 6 kandydatów czy 6 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Te nazwiska na karcie do głosowania, a tych nazwisk będzie bardzo dużo, bo 74 z 10 komitetów wyborczych, ale również możemy udzielić poparcia tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi, również stawiając znak X w kratce obok nazwiska tego kandydata. Te poszczególne karty my możemy rozpoznać, oprócz tego, że w nagłówku pisze, że to są wybory czy do Rady Miejskiej, czy do Rady Powiatu, czy do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, to jeszcze dodatkowo w tym roku taka nowość, nazwiska są na takich paskach,
I do Rady Miejskiej te paski są koloru popielatego, do Rady Powiatu koloru żółtego, powtórzę jeszcze raz, a do Sejmiku Województwa koloru niebieskiego. Frekwencja w wyborach samorządowych nie ma znaczenia i nie wpływa na ważność wyborów. Zachęcam, korzystając tutaj z okazji, poprzez telewizję sędziszowską, zachęcam wyborców do udziału w głosowaniu. Nie ma znaczenia, czy ta frekwencja będzie 30% czy 50%. Tutaj nie ma takiego progu, jak w przypadku referendum. W referendum jest próg 30%, tutaj po prostu go nie ma. Niemniej z doświadczenia już wiemy, że wybory samorządowe zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem wyborców i ta frekwencja zawsze była około 50% i zakładamy, że również w tym roku będzie podobnie. W przypadku wyborów na burmistrza, żeby burmistrz, pan Bogusław Kmieć, jako jedyny zarejestrowany kandydat został burmistrzem, wystarczy, żeby uzyskał zwykłą większość głosów na tak, to znaczy więcej głosów na tak od głosów na nie. Podczas wyborów samorządowych w 2018 roku w każdym lokalu wyborczym pracować będą dwie komisje. Komisja pierwsza, my mówimy na nią dzienna, komisja do spraw przeprowadzenia głosowania będzie pracować w lokalu wyborczym od godziny 6 do godziny 21. Może dlatego od 6, bo oni się muszą przygotować, muszą kartę ostemplować, ale lokale dla wyborców będą czynne od godziny 7 rano. A o godzinie 21 przychodzi kolejna komisja, komisja do spraw ustalenia wyniku głosowania w obwodzie. Ta pierwsza komisja dzienna po przekazaniu całego lokalu, łącznie z urną, z kartami tymi niewykorzystanymi, udaje się do domu, a o godzinie 21, gdy lokale zostaną zamknięte dla wyborców, rozpoczyna pracę ta komisja nocna do skutku, aż ustali wyniki głosowania. Zgodnie z uchwalonym w 2017 roku przez Sejm kodeksem wyborczym, wybrany samorząd będzie sprawował władzę przez 5 lat. Wyniki wyborów mieszkańcy poznają 22 października.